Witam, witam. Kolejny odcinek ze składania silnika, czy tam kolejny tydzień, w którym składam silnik. Nie no, świruję. Słuchajcie, teraz tak podchodząc do sprzęgła, zastanawiałem się, czy właśnie, bo ktoś z Was pisał, żeby przełożyć po prostu korki. No i mówię, nie głupi pomysł, wyczyszczę tę tarczkę i na próbę spróbuję przełożyć, zobaczmy jak to się będzie zachowywało. I powiedzmy, jak otwory jest takie lekkie przesunięcie, no to nie ma tam większego problemu, tak samo tutaj na ten wielowpust, czy jak to tam zwał. I problem natomiast tkwi w samych korkach. Tutaj te Chińczyki, może i ładnie ta tarczka wygląda, no nie powiem, bo jest ocynkowana i tak dalej, ale te korki są delikatnie węższe jak tu oryginalne te nasze. Więc przekładając te nowe, to miejsce po prostu z automatu one wypadają i nie ma szans, żeby, może i by to napuchło, ale to za duża jest różnica, żeby po prostu się bać coś takiego. A myślę, że grubość blachy jest identyczna, więc pewnie i te stara też nie była jakaś hartowana, pewnie no hartowana, po chuj to hartować w ogóle, więc już tylko od samej jakości tej stali. No ale dobra, zostawiamy to nowe. No po prostu zwilżyć delikatnie, już tam nie będę zostawiał tego korka na Bóg wie ile, po prostu to zmoczę i samo to wsiąknie, więc tutaj żadnych rytuałów nie będę żadnych cudował, więc tak to było. No i standardowo sobie sprawdzam, przymierzam, czy wszystko wchodzi bez jakichś tam problemów. I teraz tak, wypakowałem nowy łańcuch, on jest akurat tego Duelsa, tu mamy ten stary i według instrukcji jest luz, powiedzmy wciśnięte w dół i do góry, i tutaj nie może być 25 mm luzu. Jeżeli jest 25, maksymalnie 25, no to z automatu trzeba do wyrzucenia. I tak sobie przykładając same łańcuchy, no to tam ten dosłownie ciupinkę jest dłuższy, nie? Ale po pomiarze ten ma 27, a ten ma 15, 27 i 15 mm luzu, nie? Więc no jest różnica, mimo że nowy też, ale to później jak założę, to wam pokażę. I kolejne elementy są poskładane. Słuchajcie, półksiężyc, pod sprężyną jest taka blaszka, która chroni, żeby ta sprężyna nie niszczyła nam karteru. Dosyć prosto to się zakłada, bo tam tylko taki, powiedzmy, kawałeczek wchodzi całej tej tulejki jakby. Wkładasz sprężynę, delikatnie naciągasz tak, żeby półksiężyc sobie wszedł, zahaczył o to miejsce i jest zrobione. Nowy łańcuszek jest założony, wszystko przesmarowane. Ten luz jest w porządku, bo ten luz to trzeba by było po prostu zmierzyć. No i tu by, tak jak mówiłem wcześniej, tam 15 czy 16 mm to jest. Na starym było 20, chyba 8. No tarcze sprzęgła zakładałem te nowe jednak, bo tam, mówię, nie wchodziły mi te korki z tych nowych do starych tych tarcz. Te po prostu były mniejsze, nie? Więc tu raczej nic się nie powinno dziać, a nawet jeśli tam po czasie coś rozpadnie, to naprawdę nie jest jakiś wybitnie wielki problem. Zresztą nie, no to ile to tam musiałoby być upalane, czy tam strzelane ze sprzęgła, żeby to się rozpierdoliło, nie? Tamto 60 lat jeździło, to jakby pojeździ z 2 lata, to będzie sukces, nie? Nieważne. Tak, to wszędzie tu są te sprężynki. Jeżeli połączymy je jako w całość, no to powstaje nam, kurwa, Kapitan Planeta i jest w chuj silne. I żeby to w ogóle wcisnąć, to ja znowu sobie spokojnie, bo to sprzęgiełko troszkę się jeszcze moczy, bo ja sobie tam przesmarowałem te korki. I znowu wykorzystałem ten rozpoławiacz do karterów. No zajebista inwestycja, wam powiem. Jestem bardzo zadowolony. Akurat teraz tutaj dałem taką trochę dłuższą śrubę, bo jednak te trzy łapy, jednak jest różnica między tą a tą, ale nie o to chodzi. Wkręciłem sobie tutaj w trzy otwory i przez ściągacz od magneta
bo akurat najlepiej mi jakoś pasował. Tutaj po krawędzi sobie przycisnąłem i wtedy można na spokojnie włożyć zabezpieczenie, które po prostu jest przepotężne, nie? Więc to wszystko jest, to fajnie tam, tu nam sobie coś tam pracuje, więc jakoś tam jeszcze to się kręci. I co? I będzie można teraz w sumie, tutaj mamy wszystko tak, akurat ja żadnych tutaj blokad nie mam, w sensie wiecie, mógłbym sobie dorobić z tej starej tarczy sprzęgłowej, tego korka, dospawać jakiś kawałek drucika i tak dalej, ale ja to drobanie pierdoliłem do środka, chwyciłem kombinerami, udar, poszło, tutaj też chwyciłem kurwa w sumie to za korbę, udar poszło, nie? Spokojnie, nic się nie rozleci, to zupełnie inne siły działają niż jakby wiecie. Tak czy siak, poprzykręcałem, pozabezpieczałem, bo tutaj jeszcze jest akurat ta dziura, żeby tutaj się nam nie odkręciło, więc tu jest w porządku, tu jest normalny gwint, tu jest lewy pod tym. No i jeszcze pod tym jest taki, taki grzybek, który wypycha nam to wszystko, ten grzybek, i tu jeszcze wchodzi nam tego, ten prędzik rozpieraka, czy, kurwa, no nie wiem, no teraz nie będę ściemniał, jak to się nazywa, sami wiecie. Jeszcze między tymi tylko kuleczkę wsadzić i jest super, nie? Więc tu jestem zadowolony. I teraz będzie trzeba ten, trzeba będzie odtuścić i zamykamy tą pokrywę. Tutaj jeszcze oczywiście podkładka. No i potem wrócimy na... Czekaj, jak to mi spadnie, to po prostu harakiri robię. Z tej strony... A, tutaj sobie dopasowywałem śruby, więc tu też mam sprawdzone na zapłon, na iskrownik, więc tak to by wyglądało. Co tu jeszcze? No tutaj później się można zastanowić, to tymczasowo powiedzmy założę tak, jak sobie to fabryka wymyśliła, a później ewentualnie, jeżeli to będzie mocno tu chlapało, czy w ogóle się sączyło, no to... bo wtedy tam nie było podokręcane, ale jeżeli coś tu będzie się działo, no to po prostu zmienimy ten talerzyk, o którym wam tam wcześniej mówiłem, że on jest ten płaski, ten taki docisk cały, nie? To sobie zmienimy. No i został jeszcze jedno łożysko i uszczelniacz i ten trzeci karter, nie? Czy ogólnie. Więc to też śmiesznie, uszczelniacz, łożysko, uszczelniacz, łożysko, uszczelniacz. Łożysko, uszczelniacz, łożysko, więc no kurwa ten wał to ma tych łożysk, że niech go chudy byk. Dobra, no nic, robimy dalej. No i dobra, pokrywę sprzęgła mamy już przyklejoną, przykręconą. Tutaj jeszcze sobie pozwoliłem cały tutaj przesmarować smarem, tak żeby wiecie, te początkowe, nie tylko samym olejem, ale tutaj akurat taki fajny smar dałem. Taki specjalistyczny, do specjalistycznych rzeczy. I zostały mi jeszcze tutaj poszukać jakichś tych uszczelek na te korki. I co? I teraz kończymy tą stronę. Tu już w opór przykręciłem też udarem. No to jeszcze została mi do zagięcia podkładka. Jeszcze spróbuję dociągnąć. I słuchajcie, jest taka sytuacja, że na razie to zostawiam. Tu już jest przyklejone wszystko. Z tym, że oryginalne te śrubki zostały powycierane przez łańcuch, bo one się po prostu poluzowały i łańcuch obcierał. Na płaski łeb, one są takie stożkowe. I teraz sytuacja wygląda tak, że powkręcałem te akurat na krzyżaczka, ale one wystają 1,5 mm. I to jest za dużo. I teraz nie wiem, czy po prostu, bo tu są dwa takie dystanse, plus tam jeszcze ta mosiężna. Ale... nie wiem, czy tu po prostu nie jest za mało, bo chodzi o to, że jak łańcuch tutaj idzie, to zaczyna obcierać, czy to nowy, czy ten stary, bo stary używam jako blokadę, żeby tutaj fest dokręcić, bo to akurat jest gwint w lewo, teraz widać, że było dociągane tym przecinakiem prawidłowo. I teraz jest taki plan, że wezmę te śrubki, delikatnie je zbiorę, te właśnie 1,5 mm. Natnę, żeby było na płasko, bo prawdopodobnie trochę za mocno się skróci.
i wrzucę to do oleju po rozgrzaniu do czerwoności. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wiecie, jak ściągnę, bo to jest ocynkowane są te śrubki, jeżeli tu ściągnę ten, no to za chwilę to będzie korodować. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to szkoda tej podstawy, czy tego docisku bardziej rozwiercać, w sensie, żeby jeszcze bardziej się schowała, wolałbym tego nie ruszać, wolę śrubki, nie? Więc tak to wygląda i wtedy sobie będziemy tutaj tą kleić uszczelkę, dopasować, wszystko fajnie chodzi, więc tu jestem na razie zadowolony. No i wiadomo, łożysko, uszczelniacz i tu już powinna być ta strona gotowa. No już jest pozapinane wszystko, poprzykręcane. I tak, ten trzeci karterek, no to wiadomo, tu idzie i skrawnik, magneto, poprzyklejane tutaj jeszcze troszkę muszę wytrzeć tego nadmiaru, co wypłynęło. Tyle, co mogłem, to powiedzmy dociąłem, bo ona troszkę, ciupinka jest większa. No i co, zębatka przykręcona fest, zagięta podkładka, tu jeszcze idzie ten śmieszna gumka. No nieważne, że używana, ale ważne, że jest. Kulka też włożona, ten pierwszy grzybek też za sprzęgłem, potem kuleczka i ten długi pręt. Później wiadomo, regulacja, poprzykręcane, tutaj nowy ten shimmering w las, no prawie tam do końca, ale już więcej nie mówię, nie będę klepał, ładnie siedzi, troszkę oliwką, żeby też miał lżej. I co, zostało skręcić iskrownik, wszystkie te nowe śrubki, i co, no i te gumki, tak jak mówiłem. I później trzeba będzie atakować w końcu koła, żeby można było wsadzić silnik. Aha, no i czekamy oczywiście na głowicę, ale to na spokojnie. Przyjdzie głowica, to wtedy sobie pomontujemy, nie? No i uszczelka pod głowicę też tam udało mi się znaleźć. Tu jeszcze koreczki, żeby nic tam nie ciekło. No i tak to by było, no chyba będziemy kończyć. I co by tu jeszcze powiedzieć? No na razie ładnie wygląda, a będzie jeździł, nie wiadomo. Tu jeszcze te śrubki akurat sobie powkręcałem, żeby nie pogubić od iskrownika. Więc tak to ło. Pyk. Dobra, to by było na tyle, na razie. No jak zwykle, ja tu się z wami żegnam, a tu niespodzianka. Słuchajcie, uzbroiłem iskrownik tak jak było, według instrukcji i tak dalej. No i mówię, dobra, przymierzę sobie. Dobrze, że mówię przymierzę, bo iskrownik ogólnie ma tutaj taki rowek i on wchodzi w to miejsce. Ale zapytacie, kurwa, kwiatek, ale przecież tu był uszczelniacz. No właśnie. I to łożysko mi nie weszło do końca. Ja to tego uszczelniacza też w sumie nie wbiłem do końca, tylko tak trochę na równo. No i musiałem go zniszczyć, bo inaczej po prostu nie było szans wyjąć bez strat. Muszę tutaj zmierzyć, zobaczyć, ile ten iskrownik ma wejść. Tutaj sobie głębokościomierzem sprawdzimy. I po prostu trochę tu jeszcze podgrzać i dobić to łożysko. Bo kurwa mać, no skopałem, i tu się rozpędziłem, tak niby wszystko, wiecie, dokładnie, powoli sobie na spokojnie robię i dupa. Więc tym akcentem będziemy teraz naprawdę kończyć, ale jeszcze zanim skończymy, no to wam chciałem pokazać, bo tak, mamy to nasze oryginalne magneto, 61, ale ono było, no nie miało łatwo, tu nawet widać po jakichś śrubach jakieś uderzenia, no może i ładnie wygląda. Drugie, ale kurwa, dresy uwalone. Drugie, mamy takie WS-kowe. To są jakieś WS-ki. Kurwa, aż się magnesuje. Czy się różni? No niby tak, ale czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Na pewno, aby się nam zgadzała krzywka. Czekajcie, ja sobie ułożę, powiedzmy tak. I tak. Tu mamy... To trzeba byłoby zmierzyć. Tu powiedzmy mamy 0 stopni, tutaj chuj wie ile. Tu mamy 0 i też chuj wie ile, więc w sumie to by się zgadzało. Tak patrząc, wiecie, od góry, ale to trzeba byłoby sprawdzić, po prostu wziąć tu na równo i sobie to zmierzyć. I możliwe, że to by pasowało, bo nawet widać, że tutaj, no teraz akurat brud jest, o, tu się zaczyna krzywka i w tym miejscu tak samo, tylko że u nas jeszcze tu jest poniszczone. I tak, to stare nasze magneto. Nie podjęli próby prostowania.
Ja tu sobie pozwolę je włożyć. To się haczyło, nie? Czekajcie, żeby nam tu nie spadło czasem. Kurwa. Czekajcie. Dobra, jesteśmy na antenie. Dobra. Jest stary założony. I powiedzmy, kręcąc sobie na tym stożku, do jakiegoś wielkiego bicia, powiedzmy góra-dół, no nie ma. Coś tam jest, ale to wiadomo, że trzeba by było z zegarem. Też akurat jak ruszam, no to telefonem. Ale najgorsze to jest to bicie. Czekajcie. O. I teraz nie wiem, czy to będzie miało duży wpływ przy takim, wiecie. Bo ono, kurwa, no. Jakoś nie czuć tak w ręku, no chuj wie, no. Trzeba byłoby odpalić. No ale i tak to jest podwójnie łożyskowane. Chyba tak by szybko nie siadły. A nasze stare, już wam pokazuję, które jest w sumie też nie lepsze. Dobra, jest założone. Zobaczmy, góra. Jakby chyba lepiej. Chociaż też, czekajcie, bo tu tak ostrości nie chcę złapać. I od góry. Też, ale dużo mniej. No wał jest cacy, więc akurat tutaj wiecie. Czekajcie, jest, do końca jest. No i teraz nie wiem, co zakładać. Czy to WS-kowe, czy to, no nie, no chyba to raczej tu nasze stare założymy. No nie wiem, kurwa. Bije się, no bo jak to wyprostować tak domowymi sposobami? Domowymi sposobami to ja mogę się tym pierdolnąć w głowę chyba, nie? No bo nie wiem, czy to też jest aluminium. To jest aluminium. No nie wiem, kurde. Co w tym wypadku zrobić, kurde? Szukać, no to raczej spory kosza jeszcze do 61, no nie wiem. No dobra, i tym akcentem kończymy.